Zobacz!
Kuba i gdzie się pcha? Bo chcę go! Proszę i komentarz dzisiejszego spotkania. To pierwszy pan w imieniu Grzesia, pan Grzesia. Proszę bardzo. Trudno po takim meczu jakiś taki rozsądny komentarz, bo myślę, że ten mecz był meczem wybitnie remisowym, ale z sytuacji, jakie były na boisku. Dostaliśmy taką bramkę dość przypadkową, no ale w piłce tak jest, no. Kto strzela bramkę, ten wygrywa i my nie możemy mieć tutaj jakichś też wielkich pretensji, bo żeśmy co prawda mieli optyczną przewagę, ale niewiele z niej wynikało i nie mieliśmy jakichś 100% sytuacji, więc no szkoda troszeczkę, bo nawet ten jeden punkt byłby dobry, ale gramy dalej, 12 meczów zostało. Jasne. Dziękuję bardzo panie trenerze, trener Tomasowi Bogdan Bowacki, proszę bardzo. Drugi mecz wczesny grałem z Weberem na sieci. Problemem naszych zawodników stała psychologia. Po 18 minucie, kiedy Paskiew ścignął pielu na sieci, że wszystkie myślemy byli w szatni, że myślałem, że mecz skończył. Pogodne warunki takie były ciężkie. Pierwsze było grać na przeciwko wiatru. Не грали смысловую игру. Правильно коллега говорит, что десять был высокий матч, и десять успех был в нашей стороне. Просто не верно, что так слабо заиграли помощники, но с первого матча показали, что можем чинить пилу, можем проводить добрые акции. Ну, у нас крутка лавка запасных, значит, десять в нашу группу. Спробували спеціально вулицю поставити, пусть не сняли наш шафрацер. Ну, коли був шафранський другий було вищельно, то може бути досить удало наш. Але ми зараз в нулі табелі нащить, і коли всі висайдери набирають пункти, то мислю, що в десятому матчі нам ще буде Ленці Печерничем перебуваєш більше. Ja byłem z tłumaczeniem, chyba sobie poradzicie później, tak? Dziękuję bardzo. Igor Paski, strzelec jedynej bramki, dosyć przypadkowy. Igor, jak to było? Powiedz tutaj, bo byśmy odtwarzali na wideo. Powiedz, czy strzeliłeś, czy trąciłeś, czy nie trąciłeś? Nie, no trąciłem piłkę. Tak się stało, że chciał przedłużyć piłkę na dole polupek i ona tak trafił w bramkę. Poszło na to. To jest taka brawa. Dobrze, że grałem na przeciwko wiatru, bo raz wiatr był... Przycisnął ją do ziemi. Taka trochę przypadkowa piłka, ale to jest piłka. To jest jeszcze z twojego pryzmatu zawodnika, co jakbyś mógł ocenić mecz? Jeszcze z twojego punktu widzenia meczu, jakbyś mógł ocenić? No, dzisiaj był taki bardzo ciężki mecz dla obu drużyn. Bardzo ciężkie warunki piłkarskie były dzisiaj. Śnieg, później wiatr, słońce. Murawa była bardzo ciężka. No i tak mecz dzisiaj wygląda tak jakby naprawdę na remis. No, wygrali ten mecz. Gratulacje Tomasowi. Dziękuję kibicom i drużynie Rowali. Dziękuję bardzo. Proszę pytania. Ja mam do trenera Tomasowi. Patryk Sotwiński zarobił czerwoną kartkę. Jak on oceni tę sytuację ze swojego punktu widzenia? Ja myślę, że sędzio pomylił się na siebie. Летів на червону і потім побачив до червоного. Там фаул не був на червону картку. Патрик Слотвінський першим мечем отримав чверту картку, припустив меч з ізоляторами, зараз червоний. Знову припустив меч, значить, молодіжовець, на моє здання, один із ліпих наших молодіжовців, значить, я здив дуже тяжкий меч з Сан-Санком. Ну, Оляндом по плиті, там епізод, значить, коли був контакт Патрика Стутвінського, то вже не всі очі мають премію за мене, а трошечки мені
W jednym z wywiadów pan powiedział, że paski fiszoprański będą strzelać i dzisiaj to się sprawdziło. Obcykuliowcy mało być 4, kiedy było we wszyscy 4, i Łódź mało być, i jeszcze Opłonia z centralnym środkowym dobrze, i jeszcze tam były warianty Mryjskie, to troszkę pojednamy, by mecz wyglądał. Teraz nas tych 18 zawodników. Ja mam wrażenie, kontuzje 3 tygodnie. Zawsze gdzieś przepuszczę po złowo mecz, znaczy drodzy mecz. 16 у нас вибору немає оперативно, але ми скажу, коли ми задані до цілі, що ставили перед нами, значить, прес, зустрінемося в тим лігі, то на другий місяць, що буде інний заспіл і дуже на 50% міцніше, ніж зараз Віснар. До тренера гості дійсно втратили лідера, практично вчора. Czy wygracie tak naprawdę drugą ligę, czy to tak tylko pobożne życzenia? Gramy w każdym meczu o zwycięstwo. Ja to nie krajowałbym po żadnej kolejce jeszcze w tym momencie lidera, bo ten lider co tydzień się zmienia i w tej chwili rezultaty wszystkie, które padają, pokazują, że tak na marginesie powiem, że dzisiaj jadąc na mecz, jeden z tutaj z moich znajomych mówił, że był wczoraj w Białej Podlasce i trener Białej Podlaskiej powiedział, że tak przygotował swój zespół, że jutro to praktycznie izolator nie ma po co wychodzić na boisko. Wynik znamy, więc nie będę mówił tutaj. Ja powiem tak, dla mnie to ja jestem pierwszy rok w tej trzeciej lidze i tak wcześniej obserwowałem. Tak wyrównanej ligi nie widziałem i gdyby dzisiaj na przykład przebrać Polonię, Przemyśl, koszulki Radzynia i odwrotnie, nikt by nie był w stanie się domyśleć. Być może jakbyśmy grali w Radzyniu, na którym miejscu. Tak samo jakbyśmy dzisiaj przecież mówię, optyczną przewagę żeśmy mieli, niewiele z niej wynikało w sensie sytuacji. Natomiast cała liga, 16 drużyn jest tak wyrównanych, że każdy wynik, który padnie w następnych kolejkach, to nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. My gramy w każdym meczu o zwycięstwo. Pewnie chcielibyśmy awansować, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Celem głównym przed rozpoczęciem rozgrywek było utrzymanie, górna połówka tabeli. Wiadomo, sytuacja się stworzyła taka, jaka jest, więc trudno wychodzić na mecz mówiąc, że nie grajmy, żeby nie próbować awansować. Jeszcze na ten moment nawet bym nie ferował, że już Siarka Tarnobrzeg, bo pewnie będzie Awia Świdnik jeszcze bardzo groźna. Także do końca te mecze, myślę, że do ostatniej kolejki będzie to wszystko się jeszcze w jakiś sposób pasowało. Dziękuję bardzo. To tyle. Dziękuję bardzo za udział. Ja też mam życzenia.